Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałabym przedstawić wyniki badań nad projektem, który ostatecznie stał się moją pracą inżynierską. Opiekunem projektu jest dr Pilch, a tematem jest analiza możliwości zwiększenia mocy akustycznej gitary klasycznej z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Najpierw warto powiedzieć, skąd w ogóle wziął się taki pomysł, bo ja osobiście nie jestem gitarzystką, ale jest w Krakowie taki młody, bardzo zdolny ludnik, który jest gitarzystą i który zajmuje się głównie wyrobem gitar. I on zna dobrze to środowisko gitarzystów klasycznych i oni dość źle się czują w porównaniu do innych instrumentów, instrumentalistów, bo gitara jest ogólnie postrzegana jako instrument cichy i kiedy chcą grać w zespole albo występować na scenie, to zawsze muszą mieć jakieś nagłośnienie i trochę chyba im to doskwiera. Więc ten lutnik, który nazywa się Piotr Nowak, postanowił tworzyć takie gitary klasyczne z zachowaniem naturalnych materiałów, żeby możliwie zwiększyć moc akustyczną instrumentu przez same modyfikacje geometrii. Ja sobie pomyślałam, słysząc ten temat, że można by mu w tym pomóc i sprawdzić, na ile środki, którymi dysponujemy jako, nazwę to ogólnie, naukowcy, są w stanie pomóc lutnikom i ich wiedzy i intuicji i doświadczeniu w stworzeniu takiego instrumentu, który faktycznie spełniłby założenia projektu, czyli że ta gitara będzie głośniejsza od przeciętnej, klasycznej gitary. Pomocny okazał się program Console Multiphysics, który pozwala na symulację pola akustycznego wokół zaprojektowanej geometrii. Więc on jest główną osią mojego projektu, ale żeby porównać wyniki z tego modelu i jakoś je w ogóle zweryfikować, to stwierdziłam, że najpierw trzeba zmierzyć jakieś rzeczywiste instrumenty i porównać pomiary rzeczywistych instrumentów z wynikami symulacji. Wtedy, jeżeli taka symulacja i model jest dobrze zrobiony i te wyniki się zgadzają, no to można projektować już nowy instrument, zakładając, że on mniej więcej będzie miał taki poziom, jaki wyznaczy nam program. Przebadałam dwa instrumenty. Przebadałam, czyli zmierzyłam w komorze. Pierwszym z nich to jest gitara Gregga Bennetta. To jest taka amerykańska gitara, w sumie koreańskiej firmy, która ma typowy kształt gitary klasycznej z okrągłym otworem rezonansowym. I to jest taka, nie powiedziałam może nawet, że masowa gitara, ale nie jest to taka dopieszczona, lutnicza gitara robiona przez jednego człowieka. I kształt tej zwykłej gitary, którą nazywam zwykłą, chociaż w sumie jest dobrą gitarą, porównuję z drugą gitarą, gitarą Piotra Aleksandra Nowaka, która jest prototypem. To jest gitara stworzona już jakiś czas temu i właśnie to była pierwsza próba zwiększenia mocy akustycznej gitary. Z innowacyjnych rzeczy tutaj to te otwory rezonansowe, które są dwa i są w górnej części pudła i gitara ma dwie płyty dolne. Jedna jest płaska, tak jak w normalnych gitarach, a druga jest wypukła. I nazywa się Björk, bo Björk to po islandzku brzoza, a ona jest zrobiona z brzozy. Pomiary w komorze bezechowej. Mierzyłam oczywiście poziom ciśnienia akustycznego z zastosowaniem 8 mikrofonów Grasa. Mikrofony rozłożone były na sferze wokół gitary. 7 mikrofonów na sferze plus 1 mikrofon nad otworem rezonansowym. Wymuszenie nie udało się niestety zdobyć robota, który w jakiś mechaniczny i powtarzalny sposób to wymuszenie by zapewnił, więc ja pobudzałam te struny, wychylając odpowiednie odległości od mostka o 3 mm każdą strunę przy pomocy tego samego urządzenia, czyli zatyczki do długopisu. Z zarejestrowanych sygnałów musiałam potem wyznaczyć takie parametry, żeby dało się je porównać z parametrami wyznaczonymi w konsolu, bo konsol wyznacza nam różne parametry dla konkretnych częstotliwości, więc ja musiałam wymyślić takie częstotliwości, żeby dało się potem to wszystko porównać. Więc uznałam, że po zrobieniu FFT i po filtracji filtrem A dla każdego nagrania, dla każdego wymuszenia wybiorę sobie 5 częstotliwości, dla których wartości rezonansów były największe, czyli łącznie dla 6 strun będę miała 30 częstotliwości, których poziomy będę porównywać z symulacją w konsolu. To jest tabeleryczna wersja wyników, a to jest wykres, który przedstawia właśnie poziomy ciśnienia akustycznego z pomiaru gitary numer 2, czyli tej gitary Björk lutniczej i tej gitary o zwykłym kształcie numer 1.
Te wyniki zgadzają się z oczekiwaniami, bo większość osób, które miały możliwość usłyszenia obu gitar, faktycznie stwierdziła, że gitara lutnicza numer 2 jest głośniejsza i że brzmi fajniej, i to widać na tym wykresie. Ona jest głośniejsza. Następnym etapem było przeniesienie geometrii obu gitar do środowiska cyfrowego, czyli po prostu zamodelowanie ich w inwentorze. Starałam to się zrobić możliwie dokładnie, na tyle, żeby dało się to potem jednak zmeszować i w ogóle zrobić cały model w konsolu. Więc zachowałam belkowanie oryginalne. W gitarze numer 1 to jest przednia i tylna płyta. Tutaj, no powiedzmy, że widać, że coś tam jest. Ono jest, to belkowanie takie, jak powinno być. W gitarze numer 2 belkowana jest tylko przednia płyta. Tak też jest w rzeczywistym instrumencie. Ale musiałam też zdecydować się na pewne uproszczenia. W gitarze numer 2 zrezygnowałam z lekkiego wygięcia przedniej płyty. Ona dosłownie to jest wychylenie, nie wiem, 3 mm, więc stwierdziłam, że jest pomijane dla wyników. I ostatecznie zrezygnowałam też ze strun, bo zastanawiałam się, jak zrobić wymurzenie w konsolu, ale ostatecznie zrobiłam je w inny sposób. Zastanawiałam się na początku projektu o tym, jak można w ogóle zwiększyć moc takiej gitary. Natrafiłam na artykuł, artykuł z MIT, w którym analizują otwory rezonansowe skrzypiec, jak to przez wieki się zmieniało w lutnictwie. I lutnicy zajmujący się wyrobem skrzypiec też o to im chodziło, żeby te skrzypce były jak najgłośniejsze. No więc doszli do tego, i ci naukowcy z MIT i prawdopodobnie lutnicy, że największy wpływ na moc instrumentu ma obwód otworu rezonansowego. Nie jego kształt, nie jego wielkość, ale jego obwód. Więc postanowiłam sprawdzić, czy gdyby zrobić tak gitarę, jak robi się skrzypce, to czy ona będzie głośniejsza. Wzięłam sobie na wzór kształtu półrezonansowego obrys tych konkretnych skrzypiec Kreutzer i Stradivariusa z początku XVIII wieku. Wygładziłam sobie go oczywiście odpowiednio i rozsunęłam obydwa boki w stosunku do siebie tak, żeby w najszerszym punkcie pudła miały taki sam wymiar jak gitara lutnicza numer 2. Powstały mi ostatecznie 4 wersje instrumentu, bo zastanawiałam się, jaki wpływ po pierwsze będą miały kształt płyt przedniej i górnej i dolnej. Czyli w jednym modelu mamy płaskie płyty i mostek gitarowy. W drugim modelu mamy płaskie płyty, ale podstawek skrzypcowy, bo w skrzypcach jest podstawek, który nie jest przyklejony do płyty, tylko opiera się dwoma nóżkami. No po prostu przekazuje te drgania w trochę inny sposób. Trzeci model to jest mostek gitarowy i gięte płyty. I czwarty model podstawek i gięte płyty. Te wszystkie modele, tych wszystkich gitar zasymulowałam w konsolu. Do każdego modelu... Właściwie model był jeden, tylko geometrie były różne. Chodzi o to, żeby te modele można było w łatwy sposób porównać. Więc jeżeli chodzi o rozmiar siatki i to wszystko, to dla każdego modelu były takie same. I tutaj kalibracja modelu polegała na tym, żeby założyłam sobie, że jeżeli różnice między modelem z konsola a z pomiaru będą mniejsze niż 5 dB w jedną i drugą stronę, to jest to wystarczająco prawdopodobny model, żeby później porównywać dalsze gitary. Widać na tym wykresie, który pokazuje wyniki z symulacji, też poziomu ciśnienia, że proporcje między gitarami są zachowane. Nadal gitara numer 2 jest głośniejsza, gitara numer 2 jest cichsza. I te różnice w obu przypadkach dla wymuszeń każdej struny są mniejsze niż 5 dB. Więc założenie zostało spełnione, model jest skalibrowany. Ten wykres, najciekawszy, przedstawia wyniki, to już jest moc akustyczna, wyliczona z symulacji, z konsola, średniona po powierzchni. Przedstawia porównanie gitar tych pierwszych, zmierzonych, z tymi zaprojektowanymi przeze mnie. No i może jest tutaj trochę chaos, ale o to mi chodziło, żeby znaleźć taką gitarę, która przebije wszystkie inne. No i udało się, bo widać, że szczególnie w tym zakresie to jest 200-300 Hz, jedna gitara wygrywa ze wszystkimi innymi. Jest to gitara z płaskimi płytami i z mostkiem gitarowym, czyli jednak lutnicy, którzy robią gitary, też wiedzą, co robią, że nie wyginają tych płyt w nie wiadomo w jaką stronę, bo faktycznie najlepszy efekt w połączeniu z mostkiem dają płaskie płyty. Ciekawe jest to, że te modele w sumie nie bardzo się od siebie różniły, ale jeżeli mamy na przykład podstawek i płaskie płyty, to w zasadzie model jest ten sam, tylko zmieniamy mostek na podstawek,
i widać, jak wielka jest różnica w tej mocy i że taki mały element, zdawałoby się, ma taki duży wpływ na instrument. Tutaj mamy zestawienie już tylko tej zwycięskiej, najgłośniejszej gitary z dwoma pierwszymi i forma tabelaryczna. I ostateczne jednoliczbowe wyniki, bo do porównywania najlepiej używać jest jednej liczby. One może nie mają jakiegoś wielkiego sensu fizycznego, chociaż można by powiedzieć, że jest to wymuszenie wszystkich strun naraz, po prostu takie brzdęknięcie po gitarze. No i widać, że w każdej strunie moja zaprojektowana przeze mnie gitara wygrywa i że jest głośniejsza od dwóch poprzednich gitar. No więc w zasadzie na tym można by skończyć pracę, bo cel projektu został osiągnięty, ale jednak taka muzyczna świadomość podpowiada mi, że instrument, który przebija inne instrumenty tylko w jednym paśmie, nie jest dobrym instrumentem i że raczej nikt by go nie kupił i nie chciałby na nim grać. Więc spotkałam się wczoraj z Butnikiem, pokazałam mu to wszystko i on się strasznie ucieszył, że to wszystko działa i że jemu wychodzi podobnie z jego jakiś tam, nie wiem właściwie z czego, ale z jego intuicją mu odpowiada, że to właśnie tak jest. I polecił mi, żebym po pierwsze dodała blokowanie do przedniej płyty, bo te gitary zaprojektowane przeze mnie w ogóle nie mają blokowania, więc to pomoże rozłożyć jakoś te drgania od mostka i to powinno jeszcze pomóc mi w tych wysokich częstotliwościach, które tutaj tak, no, tak trochę biednie wyglądają. I druga rzecz, polecił mi też, że próbowała przenieść otwory rezonansowe w górną część płyty, tak jak on zrobił. On uważa, że to jest dobra praktyka. Ja jeszcze nie wiem dlaczego, ale być może jak to zrobię i porównam wyniki, to się dowiem dlaczego. Tutaj pozwoliłam sobie na wizualizację, jak mogłaby wyglądać ta gitara, gdyby udało się ją zbudować. I to chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację i zapraszam do zadawania pytań.